Siemanko, słuchajcie, każdy, kto robi noże, chyba najbardziej lubi ten moment, kiedy już, jest już blisko końca i konserwuje rękojeść olejem bądź woskiem. Co to daje? To daje to, że to pięknie widocznie słoje. Na przykład na takim nożu jak ten. Właśnie go będziemy kończyć. Pomyślałem, że fajnie by było, jakbyście się przyłączyli. No to co? Jedziemy. Dwa brudne paluchy, ledwo co odkurzona rękojeść, która będzie później jeszcze czyszczona wiele razy i olejowana. Lecimy z nim. To zabrzmi naprawdę źle, ale lubię go tak smyrać. Olej podnosi walory estetyczne noża, nawet jeżeli coś nas leń dopadnie, nie będzie nam się chciało go jakoś wysoko polerować i tym podobne, to olej na pewno zrobi tą robotę i podniesie połysk, aczkolwiek ja zawsze kończę na 1500 papierkologii tak zwanej, bo ten efekt jest tego wart. Less right taśma. No i lecimy do finiszu. No i mamy. To jest pierwsze olejowanie. Będzie ich jeszcze co najmniej 3-4. Tylko wtedy będzie podgrzany, pokostylniany, a w nim będzie nóż sobie siedział przez pół godzinki na przykład, żeby wypić ten olej. No i tak na koniec.